Pożarów Mazowiecki. 50 lat minęło. Pierwsze pisemne wzmianki o mieście pojawiły się już za panowania Kazimierza Wielkiego, ale była to wówczas wieś Pożarowy. Dziś Pożarów Mazowiecki jest podwarszawską, nowoczesną, prężnie rozwijającą się gminą i właśnie mija 50. rocznica otrzymania praw miejskich. Czym dziś, po 50 latach, może pochwalić się Pożarów Mazowiecki? Gdybym miał ocenić jednym słowem, co zmieniło się w naszym mieście, powiedziałbym, chyba wszystko. Nieprawdopodobna, jednak tak. Wytwarzane w Pożarowie Mazowieckim detektory NASA uznała za rewelacyjne i właśnie w nie wyposażyła spektrofotometry Curiosity, badające atmosferę i marsjański grunt. O naukowe sukcesy wcale nie trudno, a jeśli są takie szkoły, to i wagarować się nie chce. Działająca od 1 września 2016 roku nowoczesna szkoła w Duchnicach kusi wychowanków całą masą multimedialnych pomocy naukowych. Graniczący z Warszawą Pożarów Mazowiecki posiada też doskonałą komunikację ze stolicą. Połączenie obsługuje Warszawski Zakład Transportu Miejskiego oraz Koleje Mazowieckie. Jeszcze dziś w Kręczkach, Kaputach trenują łucznicy, ale już wkrótce powstanie tu nowoczesna hala sportowa i boisko ze sztuczną nawierzchnią, zachowujące standardy UEFA. W hali planowana jest m.in. sala wielofunkcyjna, sala fitness, siłownia i tor łuczniczy, a na widowni będzie mogło zasiadać ponad 500 000 widzów.